Witam, z tej strony Antek. Dzisiaj mamy 20 kwietnia 2023, godzina 11 około i 13 stopni jest w tej chwili. I chciałem powiedzieć kilka słów na temat pasieki, bo kiedyś mieliśmy duży problem z zapalaniem, tych pszczół nie było widać w ogóle. Gdzieś te pasieki były niby 2 km od nas, niby te pszczoły spokojnie powinny dolecieć, ale po drodze wiele innych pożytków. No i jakoś do nas one nie dolatywały i tak jak się oglądało w czasie kwitnienia drzewka, to raz po raz gdzieś tam jakaś pszczoła była, częściej jakiś bąk czy inny tam jakiś wpływający owad. No i kilka lat temu postanowiłem założyć tu pasiekę. W tej chwili to ja mam tu 10 rodzin pszczelich i taką ilość, taką liczbę rodzin to można sobie spokojnie z doskoku doglądnąć, zająć się nią. Co prawda tu trochę się mi nakładają prace w czasie czereśni, no bo trzeba wybierać miód rzepakowy i on właśnie w trakcie czereśni się wybiera. Ja w zeszłym roku wybierałem dwa gatunki tu miodu. Jeden to właśnie ten rzepakowy, po rzepaku, no bo on krystalizuje, później go się nie da wyciągnąć z ramków. No w tym roku mam trochę inny plan, bo chyba jego, ale to może kiedy indziej powiem. No i drugi miód wybierałem na początku sierpnia, to była cała reszta co była, czyli akacja, lipa i inne. Także 10 rodzin to można spokojnie doglądnąć. Miałem 16, ale 16 to trochę było za dużo już, żeby tak doglądnąć z doskoku. Tu jest trochę więcej tych uli, nie każdy jest zasiedlone, bo niektóre służą jako magazynki na ramki i tak dalej. Tu jeszcze miodnie nie są pozakładane, jak ktoś wie o czym mówię. W każdym bądź razie tak to wygląda dzisiaj. Widać, że te pszczoły dosyć ładnie już zaczynają oblatywać. I ja tu mam do sadu z tego miejsca, bo tu jesteśmy w takim lasku. Z każdej strony jest osłonięty, także tu wiatru nie ma, jest dosyć zaciśnie. Do sadu mam w linii prostej stąd 300 metrów, także odległość idealna. Kiedyś te ule miałem w środku w sadzie, między młodymi drzewkami i nic im też nie było. Wiadomo, że nie używałem jakichś wtedy decisów i tak dalej. Nie było problemu, no ale tu są te przepisy, że chyba 20 metrów od pasieki można pryskać. Także tam z tych względów formalnych to wycofałem, te ule przyniosłem tutaj. Ale były w sadzie i nic też nie było. Także tak to wygląda na pasiece. Także tutaj jest pasieka. A tam oddali jest sad. 300 metrów do sadu i to spokojnie wystarczy. I pokażę w sadzie, jak to dzisiaj wygląda oblot. Tutaj jestem przy odmianie Rivan. Jak widać, pszczoły oblatują, ją już chętnie. Tu na filmiku może ciężko to będzie uchwycić. No ale jest tych pszczół dosyć sporo tutaj. Dziesiątki. Jak nie setki na takim drzewku. Także efekt widać, pszczoły pracują. No kiedyś tego nie było, co prawda tu jeszcze w pobliżu koło tej fabryki na lewo jedna osoba też sobie założyła pasiekę. W zeszłym roku chyba miał tam 20 uli, plus te 10 do 15 co ja mam, bo później odkłady też robię. Także efekt jest. No co prawda na razie to głównie ten Rivan kwitnie, trochę Cassandra zaczyna, trochę burlat. Tu jest czeczeńska lapotika, tu jest Wanda czereśnia. No, ta Wanda jeszcze nie kwitnie. Lapotika tak zaczyna dopiero startować. Też tu widać, że pszczoły pracują pojedyncze. Nie jest ich tyle co na czereśni. Także myślę, że jeżeli ktoś ma chęci, to taką pasiekę do 10 uli spokojnie można sobie obrobić z doskoku, nawet pracując w sadzie. Ja czytałem jakąś książkę, całą przeczytałem, ale z tej książki to za wiele się nie nauczyłem, bo skupiłem się na jakichś rzeczach mało istotnych, jakie są wymiary ramek i tak dalej, co to jest niepotrzebne w praktyce. Ja mam ule wielkopolskie, ale najwięcej to jest praktyka. Trochę mi znajomy pomógł, no nie trochę, bo bardzo dużo, on mi tam pokazał dużo. No i też dużo oglądałem filmików na YouTubie, jest tych kanałów sporo, z których dużo można się dowiedzieć. Także ja polecam taką pasiekę w sadzie mieć. Także pozdrawiam, początek kwitnienia w Wielkopolsce.